Witam wszystkich na kanale Góry Faktów. Jeżozwierz jest jednym z największych przedstawicieli rodziny gryzoni. Jego ciało jest pokryte długimi i bardzo niebezpiecznymi igłami dla wrogów. Jeżozwierzę to największe gryzonie w Afryce. I teraz zobaczycie kilka go bitew z najgroźniejszymi afrykańskimi kotami. Talwia Duma myślała, że znalazła łatwą zdobycz, ale naprawdę nikt nie chce atakować tą ofiarę, bo każdy obawia się przed niebezpiecznymi czerniami. A po chwili lwy przestały się nim interesować. Dalej widzimy, jak jedna z lis postanowiła się sama zaatakować jeżozwierza. Ofiara ucieka, ale lwica wciąż atakuje i natychmiast otrzymuje porcję igeł w szyję i łapy. Tu kończy się jej atak. Jeżozwierz ucieka, a lwica liże rany. A oto nieustraszony lew, który prawdopodobnie był szalenie głodny. Drapieżnik złapał jeżozwierza i pomimo szpiku igeł w paszczę zabija zdobycz. Teraz niedźwiedź grizzly szuka łatwej zdobyczy i po drodze spotyka jeżozwierza. Drapieżnik podchodzi i zaczyna wąchać to niezwykłe czerniaste stworzenie, ale jeżozwierz nie czekał i natychmiast wypuścił igły w nos ciekawskiego zwierza. Niedźwiedź natychmiast ucieka. Oto kolejny dzielny niedźwiedź z wyraźnymi oznakami ciekawości. Myślę, że już nie będzie zbliżył się do jeżozwierza. Dalej mamy przypadek, który nagrali przypadkowe turyści. Na nagraniu widzimy jeżozwierza, który znalazł coś jadalnego w pobliżu brzegu, ale nagle coś poszło nie tak. Widzimy, jak niezrozumiałe stworzenie zaczyna ciągnąć jeżozwierza pod wodę. Wszystkie próby zbawienia zakończyły się niepowodzeniem i dziwne stworzenie utopiło biednego gryzonia. Kiedy ludzie podeszli, aby dowiedzieć się, co się stało pod wodą, zobaczyli ogromnego żółwia, który już zaczął jeść swoją kłującą zdobycz. Tym razem igły nie pomogły. W tym filmie właściciel psa miał spacer ze swoim zwierzakiem, a gdy pies zauważył jeżozwierzę, nie można było go już powstrzymać. Walka odbyła się na bagnach. Pies po prostu biegał i wszystkie jego próby ugryzienia zakończyły się nowymi igłami na nosie i łapach. Gdy udało się odciągnąć psa od jeżozwierza, jego ciało już było całkowicie pokryte igłami. Ten pies też próbował ugryźć jeżozwierza i też dostał porcję igeł w swój ciekawy nos. Dalej pytun, który zdecydował się zaatakować jeżozwierza, ale nic nie wyszło z tego ataku. Pytun szybko zorientował się, że ten wróg jest dla niego za twardy. Dalej mamy innego pytona, który całym swoim wyglądem pokazuje, co może stać się po ataku na jeżozwierza. Ten przegrany wygląda teraz jak długi jeż. Całe ciało pytona pokryte jest cierniami i ma on bardzo małą szansę na przeżycie. A tutaj widzimy konsekwencje bitwy między pytonem a jeżozwierzem. Wąż zabił ofiarę i nawet zdołał połknąć jeżozwierza, ale ostre igły prawdopodobnie przybiły wszystkie jego organy i pyton po prostu zmarł. Sekcja zwłok pytona potwierdza przypuszczenie, że w środku rzeczywiście znajdował się jeżozwierz. Dalej mamy nagranie z kamery, która była umieszczona przed podajnikiem dla dzikich zwierząt. Na nagraniu widzimy jeżozwierzę, które pierwsze podeszły do podajnika, ale potem dołączył się do nich niedźwiedź. O dziwo, jeżozwierze są tak nieustraszone, że nawet nie zamierzają odejść. A kiedy niedźwiedź zdecydował się wziąć coś z jedzenia, jeżozwierz prawie wyjął to jedzenie prosto z pyska.
Dalej pokażę Wam szalone ataki lampartów na te kolczaste gryzonie. Zacznijmy od dwóch lampartów, które natknęły się na parę jeżozwierzy podczas poszukiwania zdobyczy. Jeżozwierzy natychmiast przyjęły pozycję obronną i rozłożyły ostre igły. Ale myślę, że lamparty widzą takie stworzenie po raz pierwszy w życiu i dlatego wszystkie ich próby ataku zakończyły się niepowodzeniem. Jeżozwierzy sobie poszli, a lamparty będą teraz pozbywać się paskudnych igł przez długi czas. Kolejna scena jest dość okrutna. Lampart zaatakował jeżozwierza tuż przy jezdni. Drapieżnik był bardzo głodny, nie zwracał uwagi na igły i udało mu się wygrać tą walkę. Dalej mamy podobny moment, ale na tym nagraniu jeżozwierzowi udało się wystrzelić igłami lampartowi prosto w nos i uciec przez niebezpiecznym drapieżnikiem. Dalej widzimy, jak nieustraszony miodożer zaatakował gniazdo jeżozwierza. Ofiara od razu próbowała go odstraszyć, osłaniając ostre igły, ale miodożer całkowicie ją ignoruje. Jeżozwierz próbuje ukłuć miodożera, ale drapieżnik nawet się nie poruszył. Nawiasem mówiąc, igła jeżozwierza łatwo przybije aluminiową puszkę. U innych zwierząt, takich jak lamparty, po spotkaniu z jeżozwierzem rany goją się przez długi czas, ale skóra miodożera jest bardzo gruba. Drapieżnik całkowicie ignoruje jeżozwierzę i nadal je jego dzieci. Małe jeżozwierzę mają miękkie igły i można ich łatwo zjeść. Dzikie zwierzęta są czasami bardzo okrutne. Okazuje się, że jeżozwierzę mogą być oswojone. Widzimy 4 jeżozwierzę oswojone przez hinduską rodzinę. Oni nawet wyprowadzają ich na smyczy jak domowych psów. Dalej kilka nagrań pozostawię bez komentarza. Niesamowite fakty, ciekawe filmiki z całego świata, różne ciekawostki, które zobaczycie po raz pierwszy w życiu. Jeżeli spodobał się Wam ten odcinek, to zapraszam do oglądania innych ciekawych filmików na moim kanale. To jest kanał Góry Faktów. Stawcie lajki, subskrybujcie.